Cześć, witajcie, ja nazywam się Piotrek i możecie mnie kojarzyć z serii Druk, czyli krótkich serii reakcyjnych, które są na naszym kanale. Jednak dzisiaj nie o mnie. Moim gościem jest uczestniczka krajowych eliminacji, które w tym roku przyjęły nazwę Tutaj bije serce Europy. Wybierzmy hit na Eurowizję, czyli Ania Byrcyn. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry, witam. Jak się czujesz przed preselekcjami? Jest stres? Stres jest delikatny, ale cały czas jest tyle pracy i tyle rzeczy do zrobienia, że są momenty, kiedy o tym po prostu zapominam, bo tak jak mówię, nawał pracy jest ogromny. Ale to dobrze. Rozumiem. Więc zaczniemy teraz. Zanim do preselekcji dojdziemy, bo się nie da wziąć tak znikąd tam. Nie da się znikąd wziąć na scenie preselekcyjnej. Chciałbym cię spytać o twoje początki, bo z szerszej publiczności dałaś się poznać w The Voice of Poland, do którego też zaraz przejdziemy, ale tak jak na preselekcjach, tam też się znikąd wziąć nie da. Jak zaczynałaś? Skąd pomysł w ogóle, że muzyka to jest to, co chcesz robić w życiu? Muzyka to... Może tak. Zaczęło się od tego, że poszłam do szkoły muzycznej. To była szkoła podstawowa, zaczęłam grać na skrzypcach i w sumie siostra mnie namówiła do tego, żebym szła, no bo siostra bardzo chciała grać, no to mama, że ja mam jeszcze dwójkę rodzeństwa, to stwierdziła, że wszyscy pójdziemy do szkoły muzycznej, no bo wygodniej i też mamy z tego jakieś korzyści wszyscy. Więc posłała nas do szkoły muzycznej. No i siostra potem już w dalszym rozwoju muzycznym już zrezygnowała ze skrzypiec, brat tak samo, a ja jednak zakochałam się w muzyce i stwierdziłam, że fajnie by było dalej to kontynuować. Poszłam więc do gimnazjum, potem do liceum i to w sumie to była moja droga muzyczna. Ja grałam na skrzypcach, śpiewałam tylko po góralsku. I to tutaj jakby rozwijał się mój śpiew, tylko właśnie w folklorze. I dopiero tak właśnie w drugiej liceum zdecydowałam, że fajnie by było coś pośpiewać, bo zawsze lubiłam śpiewać, ale zawsze gdzieś tam w klasie z koleżankami coś tam sobie śpiewałyśmy. Ale stwierdziłam, coś mi się te skrzypce zaczęły nudzić i stwierdziłam, że fajnie by było spróbować śpiewać. No więc przygotowałam się na egzamin do Akademii Muzycznej w Katowicach i właśnie tam chciałam się zacząć uczyć śpiewu. No i się udało, dostałam się. No i 2 lata się tam uczyłam i na drugim roku stwierdziłam właśnie, że chciałabym wysłać to zgłoszenie do The Voice of Poland. Bardzo lubię śpiewać, dobrze mi to idzie, więc czemu nie? No i więc tutaj teraz jestem z wami. I w tym The Voice'ie wybrałaś drużynę Edyty Górniak, która, jak wiemy, drugie miejsce wywalczyła na Eurowizji. W naszym debiucie to jest wciąż nasz najlepszy wynik. I szłaś do The Voice'a z takim przesłaniem, takim przekonaniem, że się dostaniesz, a jak się dostaniesz, to już wiedziałaś, że wybierzesz drużynę Edyty? Czy jak to wyglądało? W sumie nie zastanawiałam się, do jakiej drużyny bardzo chciałabym iść. Najbardziej chciałam iść do Michała Szpaka, ale wtedy się nie odwrócił. Odwróciła się pani Ula i właśnie pani Edyta i wybrałam panią Edytę, ale w sumie jestem zadowolona z tego, że byłam właśnie w drużynie pani Edyty. Bardzo dobrze mi się właśnie z panią Edytą współpracowało, mieliśmy super drużynę, wszyscy bardzo się wspieraliśmy, zresztą wszyscy byli w tym programie, naprawdę super. W odcinkach finałowych żeśmy się tak bardziej poznali, no i to było takie... Mimo tego, że było tam dużo stresu i takiej presji, no to jakoś się żeśmy razem trzymali i w sumie do dzisiaj się trzymamy. No i tam w Voice'ie między innymi poznałaś Krystiana Ochmana, z którym będziesz 19 lutego też rywalizować o bilet na Eurowizję. Czyli mówiłaś, że się już bardziej poznaliście w odcinkach finałowym, czyli się znacie, tak? Macie ze sobą kontakt, a czułaś taką rywalizację z Krystianem? Była taka tam atmosfera, czy bardziej tak po znajomemu, po przyjacielsku? Kto wygra, ten wygra. Jak to wyglądało? No właśnie, to było tak bardziej po przyjacielsku. Wszyscy wiedzieliśmy, że to jest konkurs, ale jednak
Każdy śpierał, nam kibicował, także nie było czegoś takiego, takiej właśnie takiej niezdrowej rywalizacji, wszystko było właśnie na zasadzie przyjaźni, bo naprawdę żeśmy się tam zżyli, no i tak jak mówię, do dzisiaj się wspieramy, jak mamy jakieś nowe single, nowe rzeczy wydajemy, no to wysyłamy na grupę, każdy tam udostępnia i tak dalej, więc no to jest bardzo miłe i takie myślę rzadko spotykane. Czyli macie nawet taką grupę swoją gdzieś i tam się dzielicie swoim postępem artystycznym. Tak jest, tak jest. A no to bardzo fajnie i jeszcze ten voice, który można powiedzieć w cudzysłowie dał ci singiel nocą. Jak przyjęłaś ten singiel? Jak ci się go śpiewało? Ja nie do końca lubię ten singiel. Po prostu jakoś nie wpisuje się w super moje klimaty. Może dlatego, że to jest jakby w pełni moja piosenka. Słowa napisała Paulina Przybysz. A ona była, ta moja piosenka, ona była wcześniej napisana po angielsku, ja ją po prostu inaczej słyszałam, może to jest jakby ten problem. No i właśnie teraz będę wydawać singla za niedługo, no i będzie właśnie ta piosenka nocą, ale w tej wersji takiej pierwotnej, czyli właśnie w języku angielskim, właśnie w innej aranżacji, także tak też dużo osób mnie prosiło o to, żebym pokazała tą pierwotną wersję, jak to właśnie sobie wyobrażałam, więc stwierdziłam, że to będzie właśnie fajny pomysł na singiel. Jeszcze też o tą angielską wersję nocą, jeśli mogę cię spytać, bo dzięki profilowi Eurowizja TVP dowiedziałem się, że brałaś udział właśnie z utworem Trigger, czyli chyba angielską właśnie wersją tej piosenki w pewnym festiwalu w Hiszpanii, który zresztą w nazwie ma Eurovision. Jak tam trafiłaś? Bo dla mnie to był szok, szczerze mówiąc, jak się o tym dowiedziałem. Znaczy to było tak, że po prostu napisał do mnie organizator, czy właśnie jakiś pracownik tego festiwalu, nie wiem w sumie, ale no napisał do mnie z zaproszeniem, czy bym zechciała po prostu wziąć udział w takim konkursie. To jest konkurs międzynarodowy, on zrzesza jakby ludzi właśnie ze świata Eurowizji, ze świata talent show, ze wszystkich krajów. No i stwierdziłam, czemu nie. Może mi się coś uda wygrać, a może po prostu będę miała fajną okazję do tego, żeby sobie pośpiewać. Także wzięłam udział, no i się udało. Dostałam trzecie miejsce od publiczności i pierwsze miejsce od jury. Także cieszę się mega. Fajnie wyszło. I to jest ta angielska wersja nocą, czy to jeszcze nie ta aranżacja? Jeszcze nie ta do końca, chociaż podobna, ale jeszcze nie to samo. Mówiłaś, że nocą to nie do końca twój styl, ale już drugi singiel, Chowam się, jest już w tym twoim stylu, w stylu Ani Bercyn. Za niego dostałaś Karolinkę w Opolu. Jak wspominasz sam festiwal? Jakie masz właśnie odczucia po tym pół roku czasu od niego? No dla mnie singiel Chowam się jest bardzo, bardzo w moim stylu. Akurat tej piosenki nie napisałam, napisał ją Marcin Nierubiec, ale napisałam do niej słowa z moim chłopakiem. Wpisuje się mocno w mój styl, właśnie ballady, jakieś skrzypce, orkiestra, no to jest wszystko dla mnie, to jest taki, ja się czuję w tym gatunku najlepiej. Jak wspominam Opole, no Opole to było taki dla mnie taki trochę powrót do Voice'a, bo właśnie też była większa publiczność, też konkurs. I to było fajne, że mogłam jakby wrócić na scenę z jakimś tam właśnie bagażem doświadczeń, no bo w Wojcie jednak to jest się pierwszy raz, to była pierwsza taka większa scena dla mnie, więc no Opole było takim też bardzo stresującym wydarzeniem, ale też takim motywującym i tak fajnie po prostu się wróciło do tych czasów śpiewania na takiej dużej scenie. No, warto zaznaczyć, że Marcin Nierubiec także jest współtwórcą piosenki polskiej eurowizyjnej z roku 2010, gdyż współtworzył utwór Legenda. I te powiązania eurowizyjne gdzieś nas już prowadzą do tych preselekcji, o które muszę cię zapytać, dlatego że media, gdzieś przecieki, plotki o twoim udziale, twoim zgłoszeniu absolutnie milczały. Pierwsza gdzieś poszlaka pojawiła się dopiero 2 dni przed ogłoszeniem listy finalistów, co tak naprawdę w czasach internetu, w czasach, gdzie no wiele rzeczy wcześniej gdzieś idzie do sieci, jest naprawdę trudne. Mam pytanie a propos właśnie singla Dokąd. On był już tworzony z myślą o zgłoszeniu.
czy dopiero jak na przykład zobaczyłaś, że jest regulamin, powstało dokąd, stwierdziłaś, kurczę, dlaczego nie? Jak to było? To było tak, ta piosenka w ogóle, tą piosenkę napisałam, jak miałam 16 lat. Wtedy byłam właśnie w Kanadzie w szkole i miałam tam więcej czasu, bo tam wcześniej kończyłam szkołę niż w Polsce, więc tam sobie siadałam w piwnicy u cioci i sobie coś tam pisałam. I tak powstało właśnie Dokąd. I na początku była to wersja Baby I'm Trying, angielska wersja. No i jakby teraz przez to, że chciałam wydawać single i tak dalej, ta piosenka jest napisana i ja ją bardzo lubię. To napisałam do niej tekst i właśnie było tak, że moja siostra znalazła gdzieś informację, że można się zgłaszać na Eurowizję, no i stwierdziliśmy, czemu nie. W sumie fajną mam piosenkę, bardzo mi się podoba, tekst jest taki ambitny, ja bardzo lubię właśnie na Eurowizji ballady, więc stwierdziłam, że wyślę po prostu, może się uda. No i się udało, jesteś w dziesiątce. I tego 19 lutego będziesz walczyć o ten bilet do Turynu. I czy masz już pomysł na tą walkę? Jak przedstawisz ten utwór? Widzisz już to gdzieś na scenie? Jakie są pomysły? Jakie są idee w tym zakresie? Na pewno nie chciałabym takiej prostej aranżacji scenicznej, żeby nie chciałabym po prostu wyjść i zaśpiewać, jednak coś tam się będzie działo, ale może nie będę zdradzać. Jeszcze nad tym pracuję i fajnie taką niespodziankę zostawić, myślę. No to czekamy z niecierpliwością, aby zobaczyć, co przygotowałaś. I załóżmy teraz hipotetycznie. 19 lutego, godzina 22, wychodzą prowadzący show, przedstawiają wyniki. Ania Byrcyn, utwór Dokąd, wygrywa, jedzie do Turynu. Mam pytanie, czy w takim przypadku, przy takim scenariuszu byłby tak zwany revamp tego utworu? Czy byłoby to zaśpiewane na Eurowizji po polsku, czy może po angielsku, może w dwóch językach naraz? Jak byś to widziała? Czy jednak lecimy tak, jak jest, w języku ojczystym? Nie wykluczam opcji właśnie zmiany tego utworu, żeby właśnie trochę po angielsku, trochę po polsku, ale nie wiem, szczerze mówiąc. Może zostawiłabym full polski. Nie wiem, dawno. To jest już chyba, będę się po prostu zastanawiać, jeśli się uda. Ostatni raz utwór w całości po polsku był w 2011 roku, więc już naprawdę szmat czasu. Oprócz ciebie i oprócz Krystiana, którego już wspominaliśmy, jest jeszcze 8 innych artystów podczas krajowych eliminacji, którzy też powalczą o to, żeby na Eurowizji nas reprezentować nasz kraj. Zapoznawałaś się z tą listą, a może słuchałaś piosenek już opublikowanych? Niektóre utwory słyszałam, ale nie wszystkie. Właśnie teraz staram się mocno skupić na Dokąd, żeby to jak najlepiej zrobić, skupić się po prostu na sobie, bo to mi tak pomaga po prostu też psychicznie, że jakby nie patrzę na innych, nie wiem jak to określić, po prostu widziałam parę utworów, słyszałam parę utworów, ale jednak staram się skupić na sobie po prostu. A jesteś w stanie wskazać jakiegoś swojego faworyta, czy jeszcze na tyle nie znasz tych piosenek? Chyba jeszcze nie znam na tyle. Na pewno Krystian Ochman jest tam jakimś moim faworytem, no lubimy się, znamy się na co dzień, także jeśli miałabym oddać jakiś głos, to na Krystiana, ale szczerze, no ciężko mi ocenić, no bo tak jak mówię, nie słyszałam wszystkich utworów, więc, więc nie wiem po prostu. Rozumiem i teraz już, tak abstrahując od naszych preselekcji, mówiłaś o tym, że tą Eurowizję oglądasz. Od jak dawna? Tak śledzisz, wiesz, półfinały, finał, czy może jak tam w telewizji się coś przeklikuje, to akurat się włączy Eurowizja. Jak to u ciebie wygląda z tym konkursem? Znaczy u mnie jest tak, że zawsze wiem, że jest Eurowizja i to nie jestem taką zapaloną fanką, że oglądam jakby od początku do końca, przyznaję punkty i tak dalej. Bardziej na zasadzie leci w telewizji i jak mi się coś po prostu spodoba, gdzieś tam, nie wiem, chodzę sobie po kuchni, leci Eurowizja i coś usłyszę fajnego, no to od razu lecę i oglądam, więc to jest jakby na takiej zasadzie, że mam potem swoich właśnie faworytów. A propos właśnie faworytów, jesteś w stanie wskazać jakiś swój ulubiony polski utwór eurowizyjny? No na pewno pani Edyta Górniak, właśnie to nie ja byłam Ewą. No to jest piękny utwór,
naprawdę przepiękny, ale tak samo lubię występ Michała Szpaka. Także no trochę mam tych występów takich, które mi się podobają, ale zdecydowanie na pewno lubię ballady. Rozumiem, a tak taki utwór eurowizyjny nie tylko z Polski, taki wiesz, wszechczasów bym to nazwał. Masz też taki jakiś swój, który jest najbliżej serca? No mnie się strasznie spodobał wykon Francji w tamtym roku. To był utwór Voila, Barbara Pravi i ona, no, dla mnie to było po prostu niesamowite. I ja myślę, że to jest utwór, który mi się najbardziej podoba w ogóle ze wszystkich utworów na Eurowizji. On był taki prosty, właśnie ta aranżacja nie była jakaś mega skomplikowana, scenografia była bardzo prosta, ale jednak to wszystko jakoś tak grało ze sobą. Ona też tak super emocjonalnie to zaśpiewała, tak widać, że naprawdę przeżywała tę piosenkę, a dla mnie to jest właśnie najważniejsze w muzyce, żeby przeżywać utwór, żeby wiedzieć po prostu o czym się śpiewa, jak się śpiewa, żeby być po prostu częścią utworu, a nie tylko odśpiewywać. Także no, dla mnie ten wykon był najlepszy. Jeśli chodzi o gusta muzyczne, to byśmy się chyba dogadali, mam wrażenie, bo ja też bardzo utwór Voila lubię. I tak na koniec, zawsze jak pytamy o coś u nas na kanale, w wywiadach, to zawsze zamykamy wywiad takim nieoczywistym pytaniem. Ja ciebie chciałbym spytać o twoje największe marzenie z dzieciństwa. O największe marzenie z dzieciństwa. Czy nie wiem. Zawsze chciałam być sprzątaczką, jak byłam taka malutka. Ale naprawdę? Takie marzenie. Tak. Ale taka mała, miałam 3 lata, to było moje marzenie być sprzątaczką. Ale takie marzenie z dzieciństwa. No chciałam po prostu, zawsze chciałam mieć rodzinę swoją, założyć w przyszłości rodzinę i w sumie nadal się to nie zmieniło. Chciałabym mieć dzieci, chciałabym mieć męża, także takie proste marzenie, ale jednak nie aż tak proste. W sensie, no to jest, nic się nie zmieniło od dzieciństwa. Także Aniu, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i jeszcze raz za rozmowę. I to by było dzisiaj na tyle. Życzymy ci Dzięki. Bardzo ciepło powodzenia i trzymamy kciuki 19 lutego. Czy chcesz coś tak na koniec dodać do naszych widzów? Chcesz im coś przekazać, powiedzieć? Tak od siebie? No mam nadzieję, że widzom się spodoba to, co przygotowaliśmy wszyscy, cała nasza dziesiątka. No i życzę wam właśnie miłego odbioru 19 lutego. Także tego życzę sobie i wszystkim, którzy nas oglądają. Zapraszamy na nasze social media, czyli na Facebooka, na Instagrama, na Twittera oraz nasz serwer na Discordzie oraz na social media Ani. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. To by było na dzisiaj, tak jak mówiłem, wszystko. Żegnamy was bardzo ciepło. Ja byłem Piotr Dyja, w zasadzie dalej jestem, a ze mną dzisiaj rozmawiała Ania Byrcyn, finalistka polskich preselekcji.